Cześć, cześć, cześć. Za nami zmagania weekendowe Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nizhny Tagil to był przystanek skoczków narciarskich, trzeci przystanek w sezonie 2019-2020. Jeśli chodzi o rozstrzygnięcia poszczególnych zmagań, czyli rozgrywaliśmy konkurs sobota i niedziela. W sobotę najlepszy Yukiya Sato. Spore zaskoczenie. Niewielu się spodziewało, że właśnie ten. Ojejku, przepraszam, ledwo mówię, ale to w dalszym ciągu element, efekt tego przeziębienia, które gdzieś tam próbuję sobie wyleczyć. Wracając do Yukii Sato, to w dalszy. To jest skoczek, którego przed sezonem nawet nikt nie wymienia w gronie takich kandydatów, zawsze w cieniu Ryoyu Kobayashiego. No tutaj udało mu się wygrać. Drugie miejsce Karl Geiger, podopieczny Stefana Horngachera, tego samego Horngachera, który współpracował z polską kadrą. No, póki co Niemcy nie zaskoczyli na takim wysokim poziomie, aby Horngacher mógł być zadowolonym z ich prób, ale Geiger to jest zawodnik wyróżniający się na tle pozostałych reprezentantów naszych zachodnich sąsiadów. No i podium uzupełnił Filip Aschenwald. Co ciekawe, 0,4 od podium wypracował się Gregor Schlierenzauer. No tą postać to chyba nikomu nie trzeba oczywiście przedstawiać. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, no to piąte miejsce Dawid Kubacki, najwyżej sklasyfikowany z Polaków, 9 Kamil Stoch, 24 Piotr Żyła i 27 Maciek. Ot, jeśli chodzi o Piotra Żyłę, wicelider po pierwszej serii. Wicelider i w drugiej kolejce słabe warunki, zbyt wczesne wyjście z progu sprawiły, że 112,5 metra w wykonaniu Żyły i ostatecznie spadek na 24 właśnie pozycję. A jak było dzień później, czyli niedziela, przed niedzielnym konkursem rozegrano właśnie osobne sobie kwalifikacje. No i co? No i Stefan Kraft. Stefan Kraft w niedzielę najlepszy, Austriak. Na drugim miejscu Kilian Payer, Szwajcar. No, Szwajcarzy tutaj dawno nie widziani na podium oczywiście. Także Szwajcar Kilian Payer na drugim miejscu i trzeci Ryoyu Kobayashi. Kobayashi powracający na podium. W zeszłym sezonie to nie była żadna nowość, gdy widzieliśmy Ryoyu Kobayashiego na przysłowiowym pudle. To wręcz była normalność. Konkurs za konkursem Kobayashi albo wygrana, albo podium, albo wygrana, albo podium. Teraz Ryoyu Kobayashi na trzecim miejscu. Widać, że ta forma Japończyka no, zwyżkuje. Zobaczymy, czy będzie na tyle mocny, aby w turnieju 4 skoczni osiągnąć sukces. No, przypomnijmy, w zeszłym sezonie 4 wygrane w 4 konkursach, wyrównując rekord Svena Hanewalda i Kamila Stocha. No dobrze, mamy tą trójkę, najlepszy z Polaków, tym razem Kamil Stoch, ale nie było top 10. Dopiero 15 miejsce Stocha, 16 Jakub Wolny, 17 Dawid Kubacki, dzień wcześniej najlepszy z Polaków, 24 Maciej Kot i 25 Stefan Hula. Czyli mamy piątkę reprezentantów Polski, która wywalczyła punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No, bez punktów tym razem Żyła, czyli na ten sam skoczek, który prowadzi, był drugi po pierwszej rundzie w sobotę. No tutaj nie wchodzi nawet do serii finałowej. I Klemens Murańka 39. PES w dalszym ciągu nie opuszcza Markusa Eisenbichlera. No tutaj nie punktował w niedzielę. Także no zobaczymy, co poradzi na to Stefan Horngacher. Warto zwrócić uwagę, że w niedzielę mieliśmy loterię w kontekście warunków atmosferycznych. Skoczkowie wielokrotnie byli ściągani z belki startowej, wielokrotnie na tą belkę powracali, oddawali skoki w różnych warunkach, przy różnie wiejącym wietrze, a także przy różnej sile tego wiatru. Niemniej jednak rozstrzygnięcia mamy takie, jakie mamy. No, warto się zastanowić, kiedy ta forma reprezentantów Polski w końcu wskoczy na wysoki poziom. Co prawda, w sobotę piąte miejsce Dawida Kubackiego jest jak najbardziej dobry rezultat. Przecież mieliśmy w tym sezonie także podium. Natomiast
Wydaje mi się, że oczekiwania polskich kibiców są nieco większe. No tutaj kredyt zaufania do szkoleniowca Michała Doleżala jest jak najbardziej, no, jest duży, tak? Natomiast zobaczymy, jak długa będzie ta cierpliwość i zobaczymy, kiedy właśnie zaczniemy osiągać takie rezultaty, na które faktycznie stać polskich skoczków. No cóż, kolejny tydzień to zmagania Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Zobaczymy, jaka będzie tam pogoda, co pokażą poszczególni zawodnicy. No te prognozy nie są sprzyjające, ale wiadomo, prognozy prognozami. Natomiast zobaczymy, co będzie w rzeczywistości. Zmagania sobota, niedziela. Także do tego jeszcze sobie na pewno wrócimy. Na pewno to w osobnym materiale postaram się zapowiedzieć, a także w osobnym przeanalizować. Cóż, tyle na teraz. Żegnam się z Wami, życząc Wam przyjemnego wieczoru. Trzymajcie się, na razie. Pozdrawiam, Paweł Skorup.